Tracimy go. Witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj z wielkim entuzjazmem prezentuję Wam najlepszy komputer ze śmietnika. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek w ogóle kiedykolwiek tak dużo razy prosił mnie, żebym zrobił jakiś film. Także zgodnie z Waszymi prośbami, oto i on. Tak więc teraz powiem Wam, co tak naprawdę będzie na tym filmie. Tak więc powiem Wam, co wymieniłem, odpalimy parę gier dla porównania i jest w nich Fortnite. No a także trzecią rzecz, którą sprawdzimy, to jak teraz komputer będzie sobie radził w rzeczach produktywnych. Nim jednak przejdziemy dalej, tutaj chciałbym Wam rzucić taką małą statystyką. Jeżeli oglądasz już trzeci odcinek i widziałeś dwa poprzednie, a dalej nie zostawiłeś subskrypcji, to na co Ty czekasz w ogóle? Przechodząc do specyfikacji, co uległo zmianie. Jak dobrze pamiętacie, wąskim gardłem był tutaj przede wszystkim procesor. I z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować Kubie Zającowi, który przysłał mi właśnie dwurdzeniowego Athlona 4000. Co zabawne, przysłał mi go nawet z płytą główną i dodatkowym 1 GB RAM-u. Wielkie dzięki! Kolejną osobą, która przyczyniła się także do powstania tego filmu, jest Wiktor Depczyński, który przysłał mi także 1 GB pamięci RAM. Ostatnią osobą, która przyczyniła się do powstania tego materiału, to Piotr Wasilewski, znany również jako Kas. PS, jest moderatorem u mnie na Discordzie, zapraszam na Discorda. Przysłał mi właśnie dysk SSD. No i co, zapytacie, czy to już wszystko? Otóż nie. Jest jedna rzecz, która myślę zaskoczy Was wielu. Widzicie to? Widzicie. Mianowicie postanowiłem, że jeżeli to już ma być najlepszy, najpotężniejszy komputer ze śmietnika, no to zróbmy coś całkiem niedorzecznego. Mianowicie wsadziłem tutaj kartę graficzną Radeon RX 570. Wtajemniczeni wiedzą, że jest to grafika, która kosztuje około 1600 zł. Owszem, to na dobrą sprawę nie ma sensu pakować tak wypaśnej karty graficznej do tak słabego komputera. No ale wiecie, stwierdziłem, że jak szaleć, to szaleć, nie? Okej, ale czemu to wszystko jest na wierzchu? Słuchajcie, odpowiedź jest, to było konieczne. Jak pamiętacie może z poprzedniego filmu, bardzo narzekałem na tą obudowę, bo nie wiem po prostu, jaki debil to tak zaprojektował. Okazało się, że ten debil przy projektowaniu chyba używał młotka, bo po prostu ta obudowa jest totalnie niewymiarowa. Problem był taki, że gdy wkładałem kartę normalnie do slotu PCI Express, tutaj był problem. Po prostu brakowało paru milimetrów, żeby ten pin tutaj miał styk. I po prostu skutkowało to tym, że karta graficzna w ogóle się nie uruchamiała. Przy chyba wymienieniu wszystkich możliwych przekleństw, jakie przyszły mi do głowy, stwierdziłem, że dobra, robimy upgrade. Teraz czas przejść i porozmawiać nieco o wydajności w grach. Część starszych gierek sobie odpuściłem ze względu na to, że już na poprzedniej konfiguracji działały one na powiedzmy akceptowalnym poziomie. Tak więc ze starszych gierek odpaliłem sobie Midnight Club. No i tutaj, jak możecie zauważyć, gierka chodzi naprawdę w porządku, działa cały czas w 60 klatkach w natywnym Full HD i nawet kiedy troszeczkę postaramy się spocić nasz komputer przez tą grę, no generalnie FPS-y pozostają niewzruszone nawet w stresowych sytuacjach. Powiem Wam, zachęcony tym faktem pomyślałem, dobra, odpalmy nieco mniejszą, ale jednak nowszą gierkę, tak? Ostatnio Enter the Gungeon sprawiał nam całkiem spory problem. Słuchajcie, ku zdziwieniu, ta gra dalej nie chodzi dobrze. I nie wiem w zasadzie, o co tutaj chodzi, bo procesor też nie był wykorzystywany na 100%, a karta graficzna, jak ustaliliśmy, to naprawdę overkill dla tego buildu, więc... co jest nie tak? No prawdopodobnie coś jest nie tak z optymalizacją. No i ta gierka dalej nie chodzi dobrze. Okej. Counter-Strike. Counter-Strike Global Offensive. Ostatnio nawet nie byliśmy w stanie załadować się na mecz. Tym razem to się udało. Ale zobaczcie, z jakim skutkiem. To po prostu, no nie wiem, komedia jest trochę, bo po prostu te FPS-y tak szalały, że no nie wiem.
Po prostu, no generalnie gierka była niegrywalna, ale no znalazło się, powiem wam, to było dość zabawne doświadczenie grać przy takim klatkarzu. Nawet zdarzyła mi się śmieszna sytuacja, którą możecie zobaczyć tutaj. Nie wiem, czemu mnie to śmieszy. Ale to jest takie zabawne. O, ci ludzie też muszą widzieć, że ja się jakoś tak teleportuję. Jeszcze headshota trafiłem. O, fuck. O, kurde. O, nie. To jest, to nie na moje nerwy. Jakby ktoś pytał, to tak. Mam chińskie znaczki w niku na Steamie po to, żebyście mnie nie dodawali tam. Ale ja wiem, że tak naprawdę wy wszyscy czekacie na tą jedną odpowiedź. Fortnite. Czy działa? Czy to jest możliwe? Pewnie myślicie, że po tym Counter-Strike'u to nie będzie możliwe. Ale powiem wam jedno, kopara mi opadła. Wiem, że to tylko menu w Fortnite'cie, ale tu jest 56 klatek. Żeby nie było, to tu jest komputer i tu idą kable do monitorów, żeby mi ktoś nie powiedział, że tu jakiegoś fejka wam szczelą. To jest dalej komputer ze śmietnika. Patrzcie na ustawienia. Dobra, jak zacząłem ładować treści, zrobiło się gorzej. Może nie szalejmy, ustawmy po prostu Full HD i najniższe. Jeżeli to już wtedy będzie grywalne, to uważam, że to będzie ogromny sukces. Mam, żebyście. Ja pierdzielę, 27 klatek. W porównaniu z CS-em to jest rewelacja, słuchajcie. Ale dlaczego ta postać się nie załadowała, no? Czyżby się okazało, że to jest w ogóle najbardziej skomplikowany obiekt na mapie w tym momencie? Aż kurde, nie wyląduje na dachu, ale ze mnie w warzywo. O Boże, co tu się dzieje? To przecież jest Minecraft, moi drodzy. Dzień dobry, jesteśmy chodzącym kill-offem. No ale słuchajcie, to przynajmniej klatki są spoko. O, kurde, dobra, jest postać, czekajcie. Może po prostu się skitramy gdzieś i poczekujemy, aż tam się tekstury załadują. Naprawdę, bardzo mnie to śmieszy. Zobaczcie, się ładniej robi. O wow, nawet tu się dalej już trawa się załadowała. A ten, zobaczcie, tu są podzielone na bloki pamięci. Ten kwadrat się nie załadował. Ale patrzcie, jak procesor to załaduje, to bez kitu. Tu jest prawie 60 klatek przy Full HD. Dobra, kij z tym, lecimy gdzieś dalej, pozbieram sobie jakieś surki. Okej. Aha. No ewidentnie procek nie wyrabia. Okej, ja już rozumiem wszystko. Po prostu te miejsca, gdzie jest po prostu załadowany gdzieś dom, czy coś takiego, to jest tyle poligonów do wczytania, że po prostu gra mówi, procesor mówi nam, weź ty se daj siana do głowy i nie rób tego. To ja jestem w ogóle ciekawy, bo tu jak na przykład są płotki przecież, a my przez te płotki po prostu przelatujemy, więc ja bym się... Trochę, o kurde, ja zaraz ktoś mnie zreportuje i dostanę bana albo coś. Wow. Tak po prostu po cichu liczyłem, że może po prostu procesor da radę w końcu to załadować i... Ach. Także słuchajcie, naprawdę byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem, że w ogóle ta gra się uruchomiła. A także chodziła w większej ilości klatek niż Counter-Strike. Oczywiście były te problemy z ładowaniem obiektów, które były dość zabawne. Oczywiście gra przez to nie jest specjalnie grywalna, ale sam fakt, że w niektórych obszarach naprawdę mieliśmy spory klatkarz, no, powiem wam, że naprawdę szacunek dla ludzi z Epic Games, że dość mocno zoptymalizowali Fortnite'a. Naprawdę kciuki w górę dla nich. No i słuchajcie, oczywiście nie mogło też zabraknąć naszego zdetronizowanego króla, czyli Minecrafta.
Słuchajcie, wersja na Javie o dziwo wcale o wiele lepiej nie działa, mimo że mamy teraz dwa rdzenie zamiast jednego. No niestety na tej samej mapie, na której testowałem ostatnio, okej, jest troszeczkę lepiej, ale przy minimalnych ustawieniach, no generalnie dalej jest dupa. Oczywiście można by temu troszeczkę zaradzić, instalując jakiegoś Optifine'a, ale trochę mam alergię w instalowaniu modów do Minecrafta, więc sobie to odpuściłem. Ale jako rekompensatę pokażę wam teraz Minecrafta tego Windows 10 Edition. I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu, tam przy wymaksowaniu wszystkiego Minecraft działa w 60 klatkach. Słuchajcie, ja nie wiem jak Microsoft to zrobił, ja nie wiem jakich oni czarów użyli, ale generalnie zrobili dobrą robotę, bo ten Minecraft po prostu działa idealnie. Więc jeżeli ktoś z was ma podobną specyfikację i chciałby sobie pograć Minecrafta, no to hej, paradoksalnie Windows 10 nie jest takim złym wyborem wtedy. Słuchajcie, wielu z was prosiło, żebym zaktualizował BIOS w tym komputerze. I słuchajcie, chciałem to bardzo zrobić, jednakże Windows 10 od razu się na mnie wypiął, tak samo jak zrobił to ostatnio Windows 7, więc postanowiłem podłączyć ten stary dysk z XPEC-iem, którego instalowaliśmy w pierwszej części, i XPEC też tego nie zainstalował, więc słuchajcie, jest jakiś problem z instalatorem. I niektórzy z was pisali sugestie w stylu: ej, ale wiesz, że BIOS instaluje się z pendrive'a? No tak, a wiecie co jest w tym komputerze? Zobaczcie. No, tak więc jesteśmy w BIOSie, no i tutaj mamy tego Q-Flasha. No i wszystko spoko, nie? No daj Enter. No w ogóle przeszło na tym, a jest też na tym monitorze. No i jest update from floppy, save to BIOS to floppy. No i powiem wam, strasznie mi się nie chce tutaj podpinać stacji dyskietek, bo nie lubię. No także słuchajcie, ani trochę nie uśmiechało mi się wrzucać BIOSu z dyskietki, bo żyjemy w 2018, tym bardziej, że w zasadzie jakichś chyba realnych korzyści podniesienie o te dwie wersje BIOSu do góry nam to nie da, więc no po prostu odpuściłem to sobie. Co do systemu operacyjnego, wybrałem Windowsa 10 ze względu na to, że niektóre aplikacje z Windows Store'a paradoksalnie na słabych sprzętach działają całkiem nieźle. No i tutaj to jest dość kontrowersyjny wybór, bo jak niektóre aplikacje działają lepiej, to Windows 10 ma generalnie jeden problem, bo wiecie jaki? On w tle mieli. Mieli, wotum, haj się musi zgadzać. No i moi drodzy, no co z produktywnością? No jest lepiej, generalnie kapcie ze stóp nie spadają. No najlepiej, największą oczywiście tutaj korzyść daje nam dysk SSD, który ładuje nam błyskawicznie aplikację. Oczywiście znowu procesor jest tą kulą u nogi, no niemniej jednak jest zdecydowana poprawa. Że mamy jakąś tam super kartę graficzną, wiadomo, grafika po prostu przy przeglądaniu internetu no praktycznie nic nie daje, wszystko w zasadzie wisi na komputerze i na jego procesorze. No jak widzicie, no myślę jest trochę lepiej niż było wcześniej, bo no jednak te dwa rdzenie no robią jakąś tam robotę, wszystko to chodzi troszeczkę lepiej, bo z tego co pamiętam to na Windowsie 7, kiedy mieliśmy jednorodzeniowy procesor, to w ogóle nie mogliśmy nawet marzyć o chociażby takiej płynności jak mamy tutaj, żeby sobie to po prostu scrollować. Moi drodzy, i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że wymaksowaliśmy już praktycznie nasz komputer ze śmietnika do granic jego możliwości. Tak więc słuchajcie, to była trylogia. Więcej tego komputera raczej na kanale nie zobaczycie stricte w dedykowanym mu odcinku, chociaż generalnie mógłbym zrobić wyjątek od tej reguły, bo maksymalny procesor, jaki ta płyta główna wspiera, to jest dokładnie ten, który widzicie teraz na ekranie. Jest to bodajże Phenom 2 czterordzeniowy. Jeżeli ktoś z was mógłby mi wysłać konkretnie ten procesor, no to myślę, że mógłbym przymknąć oko na to, co powiedziałem i zrobić jeszcze czwartą część przy okazji aktualizując ten nieszczęsny BIOS, który wtedy byłby faktycznie potrzebny, żeby ten procesor uruchomić. Także wiecie, jak chcecie, żeby była czwarta część, no to wiecie. Napiszcie mnie na fanpage'u, że mi wyślecie taki procesor, to wtedy będzie. Oczywiście to, że ten komputer nie wystąpi, to nie znaczy, że seria komputer ze śmietnika jest martwa, bo może się okazać, że znajdę inny komputer za darmo, bądź inne bardzo tanie komputery lub laptopy,
już nawet za niedługo będzie coś o takim bardzo tanim laptopie. 25 zł to chyba mało, nie? Więc generalnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco oraz pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, jak Wam się podobało, czy coś byście zmienili lub coś jeszcze byście przetestowali. No i moi drodzy, mam nadzieję, że Was nie zawiodłem, że filmik Wam się podobał. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!